and so is Kasper Zakov too. Now Hancock is going to try and go through the middle and around the outside. Oh! That's a crash down the back straight. Hancock and Iversen go down. Let's hope they're going to be okay. Hancock's got his arm caught in the back of the bike. Yeah, that's a nasty one. Just got it out. Very awkward crash. He saw it coming. It's too much grip coming off the corner here, and the bike just goes straight across. Look at Hancock desperately. Gets his hand caught on the back tyre of Iversen, and that causes a problem. And then subsequently gets his arm and hand caught in his own machine. Watch it now. He's desperately trying to get down. And it's there, just there. The hand gets pulled in on back tyre of Iversen. Very awkward crash. Very awkward crash. And clearly, Iversen, very uncomfortable. A knee injury, possibly. But the hand of Hancock getting sucked underneath the mudguard, the rear mudguard, there now. Tars pulling him in, pulling him off the bike. Look, his whole arm's gone in there. That is dramatic. Well, I hope both boys are going to be okay here. Look at his arm there. Looks, that's awful. Nicky Pedersen, Smarzlik oczywiście teraz będzie kontrował, próbował gdzieś tam wynieść. Oj, coś za niebezpieczny upadek w tym 15. Oż, proszę Państwa, cóż tu się stało? Sytuacja, co zrobi Doyle, co zrobi Wolfinden? Patrzymy, ależ teraz mi wypadek, straszny motocykl na trybie. Ekstraligi, zatem w nieszczęściu Wolfindena, wielkie szczęście, że nikt z kibiców tam nie ucierpiał. Co? Ach, rozmontowała się rama, a więc kosmiczne rozwiązania zawiodły Taja Wolfindena, zawinął go ten motocykl, został zawinięty w motocykl Taj Wolfinden. Coś niesamowitego. Czy ty, Rafał, kiedyś widziałeś coś takiego, żeby motocykl wylądował, pół motocykla wylądowało na trybunach? Widziałem już, kiedy silnik wypadł z ramy, ale takiej historii jeszcze nie widziałem nigdy. Coś nieprawdopodobnego. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, muszę ci powiedzieć. Twardą walkę zawodników, ale jeśli tu widzimy wyjazd z pierwszego łuku, Wolfinden mocno wjeżdża, Iversena, ten go blokuje i traci zupełnie kontrolę nad motocyklem. Wpada Iversena, myślę, że to akurat mniejszy problem z Nielsen będzie, mimo te, chciałbym powiedzieć, że będzie mniejszy problem, bo widziałem, jak na głowę właściwie upadł Taj Wolfinden. O, to widzimy tę sytuację. No nie, fatalnie to wygląda. Wygląda to bardzo źle. Iversen czyżby po czwartą kolejną dwójkę. Zobaczymy! Defend! Ajajaj! O rany! Jakie to było straszne! Tutaj podniósł rękę! Tu widzimy ten moment, defektuje Patryk Dudek, omija go Iversen, omija Kasprzaka. Niestety nie widział zupełnie tej sytuacji Peter Gildeman, zasłonięty przez Kasprzaka i Iversena. No, patrząc na tą powtórkę, przypomniał mi się wypadek Tomka Golowa i Petera Karlssona podczas, wiele lat temu, podczas chyba drużynowego pucharu, czy drużynowych mistrzostw świata, czy mistrzostw świata par, nie wiem, jaka to była formuła, nieważne, ale faktycznie wyglądało to podobnie, uderzony w plecy tutaj bardzo Peter mocno. Peter Gildeman wstaje, zdaje się. Patryk Dudek. Natomiast strzał w plecy Patryka Dudka był potężny. Myślę, i Patryk... Że... Opowiadająca się
widać znowu świetny start Maksyma Drabika z pierwszego pola. Tutaj Piotrek spróbował się założyć na całą trójkę, jednak Maksym dojechał i tutaj nastąpiło zszczepienie się dwóch zawodników, gości. Piotrek... Zdecydowanie najgorzej w tym karambolu to ucierpiał chyba Piotr Pawlicki, zobaczmy. No, zgadza się. No, dostał tutaj kilka uderzeń. Mocno głową uderzył o tor. Na to jeszcze dwóch zawodników na niego najechało. No na pewno nie wyglądało to ciekawie. Wykluczony z tego wyścigu z powtórki Emil Sajfudinow, ale to kompletnie nie ma teraz znaczenia. Emil też tutaj przeleciał swoje. No, underway in the final. Doyle got a good start. Oh, huge incident on the first. Doyle got a flyer. He's across Hancock. There's a bit of it. Oh, their bikes might have locked together. Jason Doyle has taken a very, very nasty hit. And I would say Jason Doyle's probably suffered some injuries there to his right leg. Yeah, looking at that replay again, you're quite right. Hancock and Doyle, yeah, they've tangled for sure. Doyle's... Oh, that's terrible. Yeah. That is terrible. Yeah. That's not what you want to see. Yeah. No. That's terrible. Doyle made a flyer. Yeah, Gate having a look at the replay. Janowski's across Hancock there. Greg's gone. Maybe Greg was on his way down. Emila, Boże. Co strasznego. O Jezu, Jezu. Boję się, tutaj się działo dowiezione do samego płotu. I tutaj przez... Brzozowski przez niego przejeżdża, ale przez nogę i jeszcze o drugą nogę zahacza w białym kasku jadący Artur Czaja. No fatalna historia. Przesadził tutaj Adrian Miedziński. Zostawił już tutaj Emilowi tak, że można było zostawić, praktycznie gdyby ten obrys kierownicy przedniej, to z prawej strony było miejsce na 4 żyletki, a z lewej na 2. To podobna sytuacja jest jak w pierwszym biegu. No, Adrian w pierwszym biegu został przez Grigorea, przez Lagutę troszeczkę tak uderzony. Fatalna historia, to, może, po piszczelach, po kolanach. To ostatnie uderzenie to akurat mogło mieć tutaj najmniej. Ale ten się cały czas broni, wjeżdża pod niego Protasiewicz Milika! Jakiś to był straszny upadek! No kończy się czar... W takich momentach... Zobaczymy jeszcze raz na powtórce. Piotr Protasiewicz, który jest bardzo szybki dzisiaj, atakował troszkę z krawężnika. No tutaj doszło do takiego momentu, gdzie Piotrka troszkę pociągnęło w jednym momencie i zawodnicy skleili się w sekundzie. Całe szczęście, że Waszek... gdzieś tam prawda, niestety takie są wstępne diagnozy i informacje płynące ze szpitala. W tej chwili Darcy jest przygotowywany do operacji na bloku operacyjnym. Tragedia po prostu. Brak słów po prostu. Czy wiemy, że Darcy... No, powiem tak, no, dla wszystkich, którzy wierzą, to prośba... Jedzie
na pierwszym miejscu. A gdzie jest Richardson? Wolny się dawać. Jaki paskudny upadek na przeciwległej prostej. Tam doszło do starcia Lindgrena z Richardsonem. Leci Anglik na torze. Za chwileczkę będziemy mieli pewnie powtórkę i zobaczymy. I wszyscy chcieli pojechać tą samą ścieżką. Zobaczą za chwilę Państwo popatrzmy to w powtórce. Szczególnie kluczowy jest tutaj moment wyjścia z pierwszego wirażu. Próbuje po wewnętrznej Lindgren i Richardson. Wszyscy zawodnicy chcieli też tą samą ścieżką pojechać. No dobrze, że motocykl nie uderzył Richardsona. Ale źle, że tu już nie było dmuchanych bant, a więc te skutki upadku mogą być zdecydowanie bardziej brzemienne. I Tomaszem Rempałą. W tej chwili od mniej więcej godziny czasu Krystian poddawany jest operacji. To dopiero po operacji będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć. Nie jestem w stanie...